Tytuł kursu: elementy projektowania środków reklamowych. Moduł: narzędzia promocji. Temat: pojęcie public relations. Public relations to, najogólniej rzecz ujmując, dyscyplina, która dba o wizerunek osoby czy firmy. To celowy, planowany, systematyczny i trwały wysiłek podejmowany w celu zbudowania i podtrzymywania dobrej woli oraz wzajemnego rozumienia między organizacją a jej odbiorcami. To działania zmierzające do tworzenia i utrzymania wzajemnego zrozumienia między oferentem swoich usług a społeczeństwem. Budowanie dobrych relacji z otoczeniem zarówno zewnętrznym, jak i wewnętrznym ułatwia realizację dalszych celów danej organizacji. Do zadań public relations należy m.in. kreowanie wizerunku firmy, marki, w tym kreowanie reputacji firmy, stworzenie prawidłowego systemu identyfikacji wizualnej, tworzenie koncepcji komunikacyjnej wewnętrznej i zewnętrznej. Do komunikacji wewnętrznej należy kontakt z działem marketingu, promocji firmy, kontakt pomiędzy kierownictwem a pracownikami, stworzenie właściwej atmosfery, organizowanie szkoleń, wycieczek, motywowanie pracowników. Do komunikacji zewnętrznej należy kontakt ze społeczeństwem oraz z władzami, np. miasta, informowanie społeczeństwa o aktywności firmy, uczestniczenie w akcjach społecznych i charytatywnych, utrzymywanie dobrych relacji finansowych z bankami, utrzymywanie dobrych relacji z mediami, prowadzenie niereklamowych publikacji o firmie w mediach, media relations, organizowanie firmowych akcji promocyjnych, organizacja konferencji i seminariów, współpraca z ośrodkami edukacyjnymi i badawczymi, organizowanie eventów specjalnych, społecznych, biznesowych, uczestnictwo w targach i organizowanie wystaw, dbanie o wizerunek w sytuacjach kryzysowych, lobbying, podejmowanie działań sponsoringowych. Zewnętrzny public relations nazywa się external public relations. Polega na działaniach skierowanych do zewnętrznych grup społecznych, klientów, dostawców, mediów, banków, inwestorów, władz lokalnych, konkurencji. PR skierowany do klientów polega na bezpośrednich kontaktach, np. za pomocą korespondencji, dostarczenie broszur lub biuletynów, przeprowadzania badań ankietowych, zapraszania na akcje promocyjne firmy. Public relations skierowany na dostawców polega na kontaktach w formie posiedzeń, dyskusji, zapraszaniu na dni otwarte, uczestniczeniu w specjalnych okolicznościach, np. składanie życzeń świątecznych, podziękowania, wydawaniu własnych publikacji, broszur, ulotek. W przypadku banków public relations polega na przedstawianiu sprawozdania finansowego, zapraszaniu na uroczystości firmowe, informowaniu o przedsięwzięciach firmy, wysyłaniu korespondencji okolicznościowej, angażowaniu w akcje promocyjne. W przypadku inwestorów i władz lokalnych działania opierają się na podobnych celach. Wewnętrzny public relations nazywany jest internal public relations. Najważniejszą grupą, do której kierowany jest wewnętrzny PR, stanowią pracownicy firmy. Wewnętrzny PR polega na komunikacji poprzez wszelkie materiały informacyjne, gazety, wewnętrzną telewizję, wewnętrzne radio, e-mail, prezentacje z raportów i sprawozdań, kontakty bezpośrednie z zarządem firmy, uroczystości firmowe, wystawy, stowarzyszenia. Działania wewnętrznego PR-u mają na celu motywować pracowników, dobrze nastawiać pracowników do wskazanych zadań, zdobycie akceptacji w podejmowaniu zmian w firmie. Materiał został opracowany w ramach projektu Model Systemu Wdrażania i Upowszechniania Kształcenia na Odległość w Uczeniu się przez Całe Życie, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.